Dzień dobry. Standardowe pytanie zadam. Czy mnie słychać? Halo, halo. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, Joanna i Tomasz, Agnieszka, Magda i Sylwia, Ania, Rafał, Ala. Witam was serdecznie. Och, jak miło. Dominik, Rafał, Adrian. Dominik, słychać. Super, dobra. Bardzo Wam dziękuję. Słychać i widać. Okej. Dosłownie minutkę poczekamy, bo zaczęliśmy punktualnie, żeby była jasność, ale dosłownie jeszcze sekundeczkę poczekamy. Napiszcie proszę w tym czasie, jak długo jesteście w związku, na ile oceniacie kondycję swojego związku teraz na takiej skali od 1 do 10. No i czy związek jest właśnie jest w kryzysie. Widzę, że mamy tutaj takie związki długoterminowe i super, bo właściwie będziemy się tym głównie zajmowali dzisiaj, czyli związkami, które są już, no, osobami, które są już jakiś czas razem, a nie takie romantyczne początki, tylko bardziej właśnie związki długoterminowe. Cztery lata, 6 na 10. Ok. Kasia jest sama. To myślę, Kasiu, że też się dowiesz czegoś ciekawego. Przygotowałam taką informację dla Was, która będzie polegała w dużej mierze na psychoedukacji, czyli chciałabym, żebyście dowiedzieli się czegoś o tej miłości, bo często jest tak, że interpretujemy kryzysy w związku, czy sytuację w związku jako kryzys, a tak naprawdę jest to przejście do kolejnego etapu, na przykład związku. Będę o tym mówiła. 2 lata i w kryzysie 0,2. Dobra. Agnieszka, kryzys w związku średnia co 2 miesiące. Agnieszka, może to taka dynamika związku, bo czasami też tak jest, że niektóre związki tak mają i to tak się to nawet mówi, chyba potocznie włoskie małżeństwo. Dobra, bardzo, bardzo Wam dziękuję za przybycie dzisiaj, za to, że jesteście i że możemy sobie wspólnie spędzić ten sobotni poranek dla Was. U mnie już 15. Ale tak jak poranek, bo pogoda jest ładna, niebo niebieskie. Więc dzisiaj opowiem trochę o tym, w jaki sposób od 2009 roku pomagam parom w kryzysie. Czyli chciałabym powiedzieć o takich trzech aspektach szczęśliwych związków, co składa się na to, że te związki są faktycznie takie spełnione. Nazywa się to miłość pełna nawet w literaturze. Ale też chciałabym Wam powiedzieć o czterech destrukcyjnych zachowaniach, bo to wszystko jest zbadane, sprawdzone, nie jest to żadna czarna magia. Więc przede wszystkim chciałabym opowiedzieć Wam o tym, jak zbudować szczęśliwy związek, nawet jeżeli teraz jesteście w kryzysie, bo widzę, że część osób właśnie pisze o tym, że jesteście w kryzysie. Zresztą no, jesteście na tym webinarze, więc domyślam się, że z jakiegoś powodu tutaj jesteście, nie dlatego, że układa się super świetnie. Więc nawet jeżeli w tym momencie twój związek nie jest idealny, jakoś jest dla ciebie źródłem frustracji, niepokoju, lęku, zastanawiasz się, co dalej, no to chciałabym wam opowiedzieć o tym, co ewentualnie można zrobić, żeby ten związek z powrotem wszedł na jakieś takie sensowne, fajne tory. Bo można to zrobić. Czyli powiem o tym, jakie elementy budują dobrą relację, jakie elementy psują relację, czy można samodzielnie pracować nad związkiem, bo to jest dosyć częste pytanie i w gabinecie terapeutycznym, i też dostaję je, nie wiem, no, chociażby na Facebooku, czy Instagramie, czy w mailach od klientów. No i chciałabym powiedzieć też o tym, jak sabotujemy, często nieświadomie właśnie, swoje związki, bo niestety zdarza się to bardzo często. A na koniec chcę pokazać, jak pracuję z parami i osobami indywidualnymi no, w związku ze związkami, czyli w takim rozwoju związków, jak w przyspieszonym tempie zbudować czy odbudować związek. Są na to metody i naprawdę nie kokietuję, wytłumaczę się z tego później. Jakie metody są najskuteczniejsze w budowaniu czy odbudowaniu bliskości? No i co możesz zrobić, jeżeli chcesz
poprawić ten swój związek. No dobra, a teraz powiedzcie mi proszę, jak waszym zdaniem, czy w czym waszym zdaniem tkwi sekret szczęśliwych związków? Bardzo bym prosiła o jakieś takie pomysły, które macie. Jakby co jest takim głównym elementem, najważniejszym elementem szczęśliwych związków? Puśćcie wodze fantazji, będę czytała, a w międzyczasie króciutko, ale chciałabym powiedzieć o sobie, żebyście wiedzieli, kim jestem i w ogóle dlaczego ośmielam się mówić wam na temat związków i czy mam do tego jakieś kompetencje. Więc psychologię skończyłam na Uniwersytecie SWPS w 2009 roku. Jako, że psychologia była takim moim od zawsze konikiem, słuchajcie, moi znajomi z podstawówki, którzy teraz czasami mnie widzą gdzieś tam w mediach, czy czytają wywiady, czy nie wiem, kupują książki, to mówią, zdarza się, że ktoś napisze, no Sylwia, ty zawsze mówiłaś, że chcesz być psychologiem. Także to jest takie moje spełnione marzenie i faktycznie ta psychologia to jest moja pasja. Ja w bardzo wielu obszarach psychologii działam. Więc jeszcze przed obroną kończyłam jakieś kursy właśnie czy pomocy psychologicznej w ośrodku Intra, czy laboratorium psychoedukacji, kurs trenerski. No bo to jest mój konik i w dalszym ciągu jest, słuchajcie, to jest po prostu coś niesamowitego, że ta psychologia faktycznie no, jest poniekąd moją pasją. Więc jak skończyłam psychologię, natychmiast poszłam na kurs psychoterapii. Aby być psychoterapeutą, trzeba skończyć taki 4-letni kurs psychoterapii. On daje uprawnienia, ale przede wszystkim kompetencje do tego, żeby faktycznie pomagać ludziom. To jest o tyle ważne, że jeżeli będziecie szukali kiedyś terapeuty, będziecie chcieli iść na psychoterapię, to pamiętajcie o tym, że psychoterapeuta to jest osoba, która skończyła studia wyższe, tam jest 7 kierunków, które uprawniają do tego, żeby móc udać się na taki kurs psychoterapii i ten kurs psychoterapii trzeba skończyć albo być przynajmniej na drugim roku, żeby w ogóle wiedzieć, co się robi. Natomiast ciekawe było to, że pomimo tego, że ja tak strasznie chciałam, to nikt nie chciał mnie przejąć jako młodego terapeuty czy młodego psychologa. Więc no już w 2009 roku założyłam pierwszą własną poradnię, to jest przystań psychologiczna. Przystań psychologiczna znajduje się w Warszawie, w Śródmieściu, w centrum, przy Placu Konstytucji. Funkcjonujemy tam cały czas, także jest to takie moje czwarte dziecko, bo mam trójkę biologicznych i czwarte, i czwartą jest przystań psychologiczna. Taka moja perełka. Później, tak jak wcześniej mówiłam, ja bardzo lubię psychologię, więc w 2011 otworzyłam jedną z pierwszych w ogóle w Polsce poradnie online, przestrzeń pomocy, później kawiarnię terapeutyczną, kto jest z Warszawy to może kojarzy, bo wiem, że to takie miejsce, które bardzo fajnie zafunkcjonowało na mapie Warszawy, my tam robiliśmy wieczory filmowe, warsztaty, różnego rodzaju gry i zabawy psychologiczne, więc sporo osób jak słyszało, że jestem właścicielką kawiarni terapeutycznej, to mówiło, o kurczę, to ja tam byłem, bo to takie fajne miejsce właśnie, gdzie psychologia jest podawana w bardzo nieformalny sposób, można z nią obcować poprzez, no można powiedzieć, zabawę. Później jeszcze otworzyłam szkołę TUS dla profesjonalistów, czyli treningu umiejętności społecznego w 2018, a w 2021 zainteresowałam się reformą polskiej psychiatrii i tym, że z dziećmi dzieje się bardzo źle i postanowiłam włączyć się w otwarcie ośrodku środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. Mamy takich ośrodków kilka w całej Polsce, no i pomagamy dzieciakom oraz całym rodzinom, więc też pracujemy z parami w tych ośrodkach. Pracujemy z rodzicami pod kątem dzieci najczęściej, jednak jest to praca pary ze sobą. Słuchajcie, jeżeli z dzieckiem się coś dzieje, to w 80% trzeba pracować z rodzicami. No, tak to niestety wygląda, że dziecko po prostu pokazuje objaw. Później zafascynowałam się pisaniem książek, więc w dosyć krótkim czasie wydałam kilka książek, bo zaczęło mnie to interesować. Także Niekochani z Andrzejem Gryżewskim, on jest seksuologiem. Dzieciństwo do poprawki to jest moja książka, w której opisuję program psychoterapii, który stosuję w gabinecie na moich własnych klientach. Takiej terapii dzieciństwa właśnie, bo tam bardzo dużo siedzi. Naucz mnie, jak radzić sobie z emocjami, z różnymi aspektami. To jest taka książka dla dzieci, którą wydaliśmy właśnie z trenerami tej profesjonalnej szkoły psychoterapii. No i w tym roku wydałam kolejne dwie książki. Odbuduj bliskość w związku oraz Kobiety, które starają się za bardzo. Napisałyśmy ją razem z Kasią Troszczyńską. Jestem też nauczycielem Uniwersytetu SWPS.
do niedawna jeszcze psychopatologii i pomocy psychologicznej, ale że już brakuje mi doby, to zostawiłam sobie trening umiejętności społecznych i właściwie od 2016 roku jestem ściśle związana z SWPS-em. To okazało się, ostatnio to liczyłam, tak się zastanawiałam, co powiedzieć nawet wam. O, przystań najlepsza. Widzę, że pani Klaudia tutaj chyba była w przystani. Wspaniale, bardzo dziękuję. Także przeprowadziłam, no, myślę, że ponad 10 tysięcy godzin sesji psychoterapii par oraz indywidualnej, no bo to już jest wiele, wiele, wiele lat. No i oddzielam się od czasu do czasu w mediach, tak? Właśnie piszę książki, pojawiam się na łamach prasy, telewizji czy radia, głównie po to, żeby propagować generalnie wiedzę o psychologii i psychoterapii, gdyż takie bywanie na salonach nie jest jakimś moim wielkim konikiem i wolę prowadzić psychoterapię albo zajmować się innymi sprawami związanymi z psychologią. Także tak, króciutko o sobie i ciekawa jestem, czy napisaliście w międzyczasie to, o co was prosiłam. Jest tutaj Emilia pisze, że rozmowa na każdy temat, nawet najmniejszy, i wyrażenie swoich uczuć, szczerość. Warto mówić, że się czegoś boimy, że jesteśmy, że sobie z czymś nie radzimy. Super. Magda i Sylwia, że to polega na wspólnym rozumieniu, akceptowaniu wad obustronnie. Łukasz, poczuciu zrozumienia przez drugą stronę. Super. Ewelina, wzajemna miłość, poza tym spędzanie czasu razem, ciągła rozmowa, szczerość, bliskość. Tak, no to są bardzo, bardzo, bardzo ważne rzeczy. Agnieszka, wspólne pasje, rozmowy, zaufania. Super. Joanna, to masz wspólne wsparcie. K, rozmowa, zrozumienia siebie i potrzeb, szacunek, wzajemny szacunek, bliskość, zaufanie, szczerość. Super, bardzo wam dziękuję za te wpisy. Absolutnie macie rację. Faktycznie tak jest, że te rzeczy, o których piszecie, są ważne w związku. Natomiast wracając do tych sekretów, tak jakby dobrego związku, chciałam wam powiedzieć, może trochę was rozczarować, że tak jakby sekretu nie ma, jakiegoś tajemnego sposobu nie ma, ale nauka przebadała sprawę miłości i mamy wyodrębnione zachowania, które warto stosować w związku i których nie warto stosować. Czyli my już wiemy, jako psycholodzy i w ogóle, to jest taka wiedza, po którą można sięgnąć, nie jest to sekret, co warto robić, a czego nie warto robić. Ale mało się o tym mówi, w szkołach nas o tym nie uczą, więc no, można się dowiedzieć o tym właśnie na takich webinarach. Także fajnie, że jesteście i interesujecie się tym. Więc jakie to są te trzy elementy? Trzy elementy, które składają się na związek pełny, tak zwany, to jest namiętność, intymność i zaangażowanie. I teraz to, co napisaliście, zawiera się w poszczególnych tych elementach, tak? Czyli na intymność jest jeden zestaw zachowań, namiętność to jest inny zestaw zachowań, zaangażowanie za zobowiązanie jeszcze inne. To, co napisaliście, jest szalenie ważne i zawiera się w tych różnych obszarach, tak jakby w tych trzech różnych obszarach miłości. Przechodząc do namiętności, bo to jest najczęściej pierwszy etap miłości, najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej, szczególnie w dobie, w tych naszych czasach jednak ta miłość namiętna, taka romantyczna jest nam sprzedawana jako jedyna prawdziwa i często jest to interpretowane, że ta namiętność wybuchająca to jest właśnie ta miłość. Ja trochę dzisiaj będę to obalała, bo tak naprawdę to jest wstęp do miłości. Namiętność jest początkiem, jest takim fajnym fundamentem, ale tylko początkiem. To nie jest wszystko. Wręcz szybko się rozpala i szybko gaśnie. Przypomnijcie sobie, proszę. O, Marlena pisze, że przerywa. Dajcie znać, czy przerywa, czy tylko u Marleny przerywa, czy przerywam też, też u kogoś jeszcze. Bo nie chciałabym przerywać. U nas ok, dobra, super. Joanna, Tomasz, dziękuję. Agnieszka, u mnie nie przerywa. Dobra, Marlena, to może, nie wiem, może internet. Dobra, dziękuję. Bardzo dziękuję za informację.
Wracając do namiętności. Czy pamiętacie początek związku? Czy u kogoś z Was było tak, że jest właśnie takie przyspieszone bicie serca? Mniej musimy jeść, możemy się żywić tak zwaną miłością. Często obsesyjne myślenie się pojawia, czyli myślimy o tej osobie dzień i noc i nie możemy przestać. Motyle w brzuchu, emocje takie targające nami, od euforii po rozpacz, tęsknota za partnerem, nawet jeżeli go nie widzimy przez chwilę, dzień, dwa, tydzień, to już jest w ogóle dramat i tragedia. Takie poczucie, że o Jezu, teraz to moje życie już będzie piękne, bo spotkałam miłość życia i po prostu teraz już nic mi nie jest straszne. Też objawy z ciała, bo na tym etapie zakochania bywa tak, że nie wiem, wypieki mamy, czy jakieś takie czerwone plamy, tutaj drżenie rąk. Różnego rodzaju pojawiają się objawy związane z tą ukochaną osobą. Ja jestem ciekawa, czy u Was w tych związkach długoterminowych te objawy jeszcze się utrzymują? I jeżeli tak, to jakie? Dajcie znać, proszę. Czyli jeżeli byśmy mówili tą nomenklaturą, o której jakby zatytułowany był ten webinar, jaki jest ten pierwszy sekret, to ten pierwszy sekret to jest namiętność, czyli te odczucia płynące z ciała, emocje takie silne, właśnie gdzieś tam targające nas, ale to jest też taki moment, ta namiętność, że zwróćcie uwagę, że jesteśmy skoncentrowani mocno na sobie, tak? Ja ją kocham, ja chcę z nią być, ja cierpię, ja jestem zazdrosna. Czyli ta druga osoba w namiętności jest tak, że ta druga osoba jest o tyle ważna, o ile ja dzięki niej czuję się szczęśliwa. I no i to jest problem namiętności, tak? Bo ona sama w sobie jest wspaniała, natomiast koncentrujemy się właściwie na własnych emocjach, a nie na drugiej osobie. Czyli pojawiają się właśnie pozytywne emocje, trudne emocje, zachwyt, pożądanie, radość, za chwilę bój, niepokój, tęsknota. Zazdrości jest bardzo dużo w tym wszystkim, a jednocześnie ta namiętność jest o tyle fajna, że ona powoduje, że bardzo chcemy być jak najbliżej tego partnera. Czyli to jest taki atawistyczny instynkt jakby do tego, żeby łączyć się w parę. Czyli te pierwsze, no powiedzmy do 4. roku życia związku, pierwsze 4 lata, kiedy ta namiętność nami jeszcze kieruje, kiedy jest dużo fenylotylaniny, to jest taki hormon, który nazwany jest hormonem zakochanych. Ja to nazywam taki autopilot, czyli my nie musimy starać się o to, żeby było fajnie w związku, bo ta namiętność za nas robi robotę. Czyli ten hormon powoduje, że my cały czas jesteśmy na haju, szukamy tej bliskości fizycznej. No to jest taka obsesja na punkcie partnera. Powiem Wam szczerze, jako psychoterapeutka, jak trafia do mnie osoba, która jest po rozstaniu z osobą drugą właśnie w tym pierwszym etapie, kiedy namiętność jest bardzo silna, och, to jest bardzo trudna praca, dlatego że hormony tej osoby są mocno rozchwiane, trudno z nią pracować, trudno jest dostać się do takiej sfery zdroworozsądkowej. Bo namiętność przykrywa nam wszystko. Ktoś ostatnio powiedział, że jest to tak jak choroba psychiczna. Tak, dokładnie. Zmiany w mózgu były robione kiedyś, badania są takie, jakby ta osoba była, no, miała taki nietypowy obraz mózgu, w ten sposób to powiem. Więc to jest ta namiętność, jest jako pierwsza. Tutaj się pojawia Svensson, że jest coraz więcej namiętności, nie wygasa, że jest lepiej niż na początku. O Jezu, jesteś szczęściarzem, naprawdę. Później powiem dlaczego, ale to wspaniale. To tylko się z tego cieszyć. Żaneta, motyle w brzuchu i tęsknota za partnerem. Jak z tym walczyć? Ciekawa jestem, Żaneta, czy jesteś w tym właśnie pierwszym etapie? Emilia, u mnie jest tęsknota. W ciągu dnia myślę, co robi, jak się czuje. Czy jest bezpieczny, to zostało. Ok. Czyli to, o czym piszesz, to już jest ten sekret drugi, czyli intymność. Już będę mówiła o tym. Namiętność, pożądania przebywania z tą osobą, tęsknota, chorobliwa zazdrość, niepokój. Mam tak od kilkunastu lat. O, proszę, Ola. To też jest, myślę, ciekawe, bo też nietypowe, bo ta namiętność, ona upada, więc ma swoje plusy i minusy. Ewelina, pytanie. Do pytań będę się odnosiła na samym końcu. I Agnieszka, pomimo zdrady ciągle szukam z nim bliskości.
Chcę przy nim być. No tak. To okej, mam nadzieję, że też będę mogła się odnieść do tego na końcu webinaru. Ten sekret drugi to jest intymność. Intymność. Rodzi się wolniej niż namiętność, bo namiętność rodzi się tak skokowo. Poznajemy kogoś ciach i czasami jest tak, że nie wiem, w ciągu 2 tygodni para zamieszkuje razem, nie? W ciągu pół roku ślub. To jest determinowane tą namiętnością. I ona bardzo szybko rośnie, ale również bardzo szybko opada. Są takie wykresy. Jest trójczynnikowa teoria miłości Roberta Stenberga i na tych wykresach dokładnie widać, w jaki sposób te trzy czynniki wzrastają i opadają. Intymność rodzi się później. I ona wzrasta dłużej i wolniej opada. A na intymność składa się dbanie o drugą osobę, tak jakby już tam nie ma takiego dbania stricte o własne emocje, ale też zastanawiamy się, jak czuje się ta druga osoba. Także to jest fajne. Zaczyna się my zamiast ja. Jest dużo dotyku, takiej troski, przyjaźni, dajemy, ale też otrzymujemy wsparcie. W intymności jest też wymiana takich osobistych informacji o sobie. Czyli zwierzamy się sobie, to jest taki moment, kiedy buduje się pomiędzy nami bliskość. Intymność jest łamana na bliskość. Ja generalnie uważam, że ta intymność jest takim elementem, który najbardziej powoduje, że związki długoterminowe, jeżeli jest intymność, są najbardziej, mogą być najbardziej szczęśliwe. Jeżeli tej intymności nie ma, no to trudno o szczęście. Ta intymność jest takim kluczowym elementem. No i uważanie partnera za ważny element własnego życia. Więc no, na tym polega ta intymność. Dajcie znać, jak jest to u Was, czy macie rozwiniętą tą intymność w związku, ale to jeszcze nie koniec tej intymności, ja jeszcze będę o niej mówiła, bo składa się też na tą intymność takie pragnienie dbania o dobro partnera, przeżywanie szczęścia w jego obecności i z jego powodu. Czyli już nie tylko, że tęsknię za nim i w ogóle jak on jest, to jest w ogóle cudownie, ale też może być daleko, ale na przykład zawodowo jakieś sukcesy tam osiąga i ja się cieszę, mimo że go tutaj nie ma, to wiem, że to jest dla niego dobre i cieszę się, że on tam jest, mimo tego, że nie ma go tutaj ze mną. Więc to jest różnica pomiędzy intymnością a namiętnością. Szacunek do partnera, szalenie ważne, też ktoś z Was mówił o tym wcześniej. Przekonanie, że można liczyć na partnera, czyli w tej intymności zawiera się również przyjaźń. I ta przyjaźń w długoterminowych związkach jest istotna. Wzajemnie, no, dzielenie się przeżyciami, czyli to, co mówiłam wcześniej. Okej, dajcie znać, jak tam u Was z intymnością. I już patrzę. Intymność umarła. Rafał pisze, że też z intymnością średnio, ale że od miesiąca rozmawiamy trochę więcej. Słuchajcie, intymność to jest taki element, który można, nad którym można pracować. To znaczy, on zmniejsza się w sposób naturalny pod wpływem upływu czasu. Natomiast można nad nim pracować. To nie jest tak, że jesteśmy skazani na to, że ta namiętność wygaśnie, że intymność wygaśnie. Warto mieć tą świadomość, że są takie elementy. Dzięki temu my możemy coś zrobić, jakoś przeciwdziałać temu. Agnieszka pisze, że zawsze myślałam, że między nami jest intymność, no ale zdrada spadła na mnie. Okej, okay. Magda i Sylwia pracują nad intymnością, Ania słabo, Agnieszka intymność kuleje. Długoterminowe związki. No właśnie tak, tak to bywa. Klaudia pisze, że oddaliliśmy się od siebie, różnica energii, mąż się dystansuje. Okej, okay, a kto z Was mieszka razem, czy nie wiem, jest po zaręczynach, po ślubie, dzieci, kredyt, wspólne plany na przyszłość, bo... Wyobraźcie sobie, że to jest właśnie ten trzeci sekret, tak? Czyli trzeci sekret dobrych związków to jest zaangażowanie, łamane na zobowiązanie. Zaangażowanie tak ładnie brzmi, ale tak naprawdę chodzi o takie elementy, tak jakby to, jak rozumie to Sternberg, to jest rozumienie to jako decyzje, myśli, uczucia i działania. Nawet zapisałam sobie tutaj właśnie tą formułkę, bo ona oddaje dokładnie to, o co chodzi w tym. Czyli te decyzje, myśli, uczucia i działania ukierunkowane na przekształcenie relacji miłosnej,
w trwały związek i utrzymywania tego pomimo występowania różnych przeszkód. To jest szalenie istotne, nie? Czyli tak zobowiązuję się, że chcę być z tobą, jesteś dla mnie ważny, zdaję sobie sprawę z tego, że to nie zawsze będzie łatwe, wymaga pewnej dojrzałości, nie? Bo wiele osób myśli, że jak jest namiętność, intymność, to już tak będzie zawsze. Kurczę, no nie, właśnie niestety nie, nauka to obala. I jeszcze raz powtórzę, warto to wiedzieć, bo przechodzimy z fazy do fazy i wiele osób interpretuje to przejście z fazy jako kryzys, jako coś w ogóle musimy się rozstać. Tak nie jest. Bo jeżeli jest zobowiązanie, zaangażowanie, jest jednym z elementów, czyli tym trzecim składnikiem, to jesteśmy w stanie przetrwać naprawdę wiele kryzysów. No to zaangażowanie, zobowiązanie składają się, ja się śmieję, że to jest kot, pies, dzieci, ślub, wiecie, wszystko to, co powoduje, że jesteśmy razem, również czas, czyli zaangażowanie, jakbyśmy patrzyli na ten wykres, to ono właściwie cały czas rośnie. To jest jedyny element w miłości, który cały czas rośnie. Namiętność rośnie, spada. Bliskość rośnie powolutku, spada powolutku, a zaangażowanie ciach, 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 ciach. Często jest tak, że jeżeli jest silne zaangażowanie czy zobowiązanie, to jest to taki czynnik bardzo mocno stabilizujący związek. Dzięki temu zaangażowaniu można przejść nie jeden kryzys, bo słuchajcie, trochę obalę, odrę tą miłość z jakichś romantycznych fantazji, ale bycie w związku to jest tak naprawdę takie bujanie się trochę od kryzysu do kryzysu. No bo życie takie jest. Wyobraźcie sobie, jeżeli czasami ze sobą nie jesteśmy w stanie wytrzymać, ja ze sobą, nie wiem, może Bożena ze sobą, Klaudia ze sobą, to jak mamy cały czas spijać sobie słowa z dzióbków w tym związku? No nie da się. Są kryzysy i to jest zupełnie naturalne. Z zaangażowaniem natomiast jest tak, że jest rezultatem świadomej decyzji. Nie? Czyli tak jak na namiętność nie mamy wpływu, ona się po prostu pojawia, wybucha, chemia, zapach, wiecie, szaleństwo w oczach. Tak, zaangażowanie to jest coś takiego, okej, okay, dobra, w porządku, no to biorę ślub. Tak? Czy to weźmiemy ten kredyt, bo tutaj ktoś pisał, że mamy kredyt na 30 lat. No to jest świadoma decyzja. Wbrew pozorom, zaangażowanie, zobowiązanie, jeżeli są też inne elementy, inne te składniki miłości, to jest naprawdę bardzo fajny, taki utrzymujący związek element. Czyli podsumowując, jakbym miała powiedzieć o tych sekretach, no to jest to namiętność, intymność, bliskość, zaangażowanie łamane na zobowiązanie. To są takie trzy elementy, które składają się na miłość pełną. Na miłość pełną. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, jak jest sama intymność bez zaangażowania i bez namiętności, to tutaj wam pokazuję fazę związku, żebyście zobaczyli fizycznie, wręcz namacalnie, jak to wygląda, dlaczego to się zmienia. Czyli tak, jest intymność bez zaangażowania i bez namiętności, to jest lubienie, to możemy lubić w ten sposób kolegę z pracy czy koleżankę z pracy. Miłość niedorzeczna, ona się tak nazywa w literaturze, natomiast to jest tak zwana toksyczna, to jest zaangażowanie i namiętność. Nie ma intymności, nie dbamy o siebie, to są te związki, słuchajcie, one często są takie walczące ze sobą, silnie związane, no bo jest zaangażowanie, są długo na przykład, albo mają właśnie dzieci, kota czy ślub, dużo namiętności w tym, ale nie ma dbania o drugą stronę. I to jest związek szalenie trudny. Generalnie ja uważam, że albo trzeba się wtedy wziąć za budowanie tej intymności, albo po prostu uciekać z takiego związku, bo on nie jest dobry dla nikogo. Tam są z reguły emocje takie od sasa do lasa. Jeżeli są jeszcze dzieci, no to już jest w ogóle dramat, bo one patrzą, nasiąkają i później powielają. Jeżeli ktoś z was był w takim związku, a wiem, że wiele osób bywa, no to jakby sami wiecie, jak mocno to jest drenujące. I teraz przechodzimy do kolejnych faz, takich standardowo, jakby które następują, czyli zazwyczaj na początku jest zakochanie, czyli jest ta namiętność, ale bez zaangażowania i bez intymności. I to jest pierwsza faza związku. Ona trwa mniej więcej do 4. roku bycia razem. Później pojawia się romantyczna miłość, znaczy nie później, że po 4. roku, tylko może się pojawić pół roku później, rok później, tak? Pojawia się, rośnie już ta intymność, czyli bliskość. No i intymność i namiętność bez zaangażowania to jest ta miłość romantyczna. To jeszcze nam się wtedy wydaje, że w ogóle
cały świat do nas należy i że tak będzie zawsze przede wszystkim. Nie? Dbamy o siebie bardzo. No to jest bardzo piękny stan, ale on też nie jest wieczny, bo intymność i namiętność opada. Więc jeżeli nie zbudujemy zaangażowania, nie zadeklarujemy, że tak chcemy być razem, tak chcemy mieć wspólne plany, tak budujemy dom, czy właśnie robimy sobie dziecko, czy adoptujemy kota, no to intymność i namiętność prędzej czy później wygaśnie. Dlatego badania na przykład pokazują, że no niestety muszę to powiedzieć, że związki małżeńskie są trwalsze niż na przykład konkubinaty. No, nie zawsze, tam są pewne warunki, ale jednak to zaangażowanie jest istotne. Miłość pełna to jest wtedy, kiedy jest zaangażowanie, intymność i namiętność, ale słuchajcie, to jest dobre i takie budujące, bo biorąc pod uwagę, że namiętność opada jako pierwsza, to badania pokazują, że kolejnym etapem jest miłość partnerska. Ona się też nazywa czasami przyjacielska w niektórych źródłach. I to jest ten etap, kiedy jest zaangażowanie i intymność, i tej namiętności jest mniej. Tu jest napisane bez namiętności, ale tak naprawdę ta namiętność, ona występuje, tylko nie w takim nasileniu jak wcześniej. I co mówią pary, które są, powiedzmy, nie wiem, 10, 20, 30 lat razem, określają tą miłość partnerską czy przyjacielską jako najlepszy czas w ich związku. Czyli jest poczucie bezpieczeństwa, jest zrozumienie, jest zaangażowanie, zobowiązanie, a już nie ma tych emocji takich od sasa do lasa. I badania pokazują, że to jest w ogóle najbardziej satysfakcjonujący moment w życiu. Co ciekawe, też ostatnio czytałam takie badania i to jest hit, tego się nie spodziewałam, że słuchajcie, pierwsze 20 lat jest najtrudniejsze. Czyli tak jakby miłość bycie razem ma taki wykres litery U. Pierwsze 20 lat to jest takie powolne spadanie, 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 ale kolejne 20 lat jest rosnące. Więc jest to pocieszające dla tych z Was, dla mnie również, którzy chcą budować długoterminowe związki, a nie co chwilę tak przeskakiwać w poszukiwaniu jednak tej miłości romantycznej czy zakochania. Znam wiele takich osób, miałam takich klientów, pracowałam z takimi osobami, czyli takie próba bycia cały czas w tej bańce zakochania. Ona jest niemożliwa, niemożliwa. Bożena, piszesz, że masz wrażenie, że w twoim związku jest tylko zaangażowanie. I to jest niestety czasami tak się kończy. Kończy, w sensie nie musi się związek kończyć, ale czasami jest tak, że ta intymność i namiętność opadają, jeżeli nic z tym nie zrobimy. No to zostaje samozaangażowanie. Samozaangażowanie, no niestety, to jest tak zwany związek pusty. Nie? Czyli jesteśmy razem, ale tak naprawdę już nie dbamy o siebie, nie ma tej namiętności. Na pocieszenie powiem, że jeżeli jest jakakolwiek chęć, to taki związek pusty też można w jakiś sposób reanimować. Co o tym myślicie, słuchajcie? Czy mamy. A, Ewelina, czy mamy coś widzieć na ekranie? No tak, ja tutaj prezentację całą wielką zrobiłam. Agnieszka, że to jeszcze wszystko przed nami. Okej, okay, rozumiem, że jesteś w tej pierwszej dwudziestce, tak? No, okej. Okay. U mnie podobnie, Rafał, ale trochę bardziej się zaangażowałam. Dobra, czytam komentarze w międzyczasie. Okej. Okay. Dobra, pierwsza dwudziestka. Po pierwszej dwudziestce badania pokazują, że będzie lepiej. A co najbardziej niszczy związki? Też mam taką prośbę, żebyście napisali w komentarzu waszym zdaniem, co najbardziej niszczy związki, albo nawet wręcz, co niszczy wasz związek. Czyli jakie są wasze osobiste doświadczenia? I tutaj, tak jak w tych trzech sekretach miłości, bazuję na trójczynnikowej teorii miłości Wojciszka, dlatego że jestem psychoterapeutą cebetowym, czyli takim poznawczo-behawioralnym, który opiera się na empirii, czyli ja lubię badania, lubię dowody, lubię wiedzieć, że to, o czym mówię, czy to, o czym opowiadam klientom albo przekazuję wiedzę, to ona jest bazowana na badaniach, a nie na jakiejś fantazji. Więc tutaj też bazuję na badaniach Johna Gottmana. John Gottman jest autorytetem, jeżeli chodzi o terapię par. Ma swój Gottman Institute, w którym te pary bada i on robi to bardzo fajnie, wartościowo i wiarygodnie, dlatego że zamyka te pary w takim pokoju miłości.
podłącza te osoby pod różnego rodzaju urządzenie, między innymi tam przepływ galwaniczny skóry sprawdza. Oraz jest taki tak zwany zespół reflektujący, który obserwuje daną parę, jak oni się do siebie zwracają, jaka jest ich mowa ciała, jaki jest tembr głosu. No i oczywiście sprawdzają te wszystkie elementy reakcji ciała na drugą osobę. Gottman twierdzi, że po pierwszych 2 minutach jest w stanie stwierdzić, czy dana para rozstanie się, czy będzie razem. Rozstanie się z gwiazdką, jeśli nie będzie nad sobą pracować. Więc to, o czym wam opowiadam, to nie są jakieś teorie bez pokrycia, tylko chcę, żebyście wiedzieli, że to są rzeczy bardzo mocno sprawdzone. To jest, ja na tym pracuję też w gabinecie, dlatego że bardzo mocno w to wierzę i było robione masę badań i na temat tych 3 składników miłości, i na temat tych 4 jeźdźców apokalipsy, czyli tak naprawdę 4 elementów, które w największy sposób wpływają na to, że związek może się rozstać. No właśnie. Czy miałeś tak w swoim związku, albo widziałeś tam innych? Krytyka taka bezpośrednia, niedocenianie, umniejszanie, przewracanie oczami, żartowanie z partnera, aluzje. Znasz coś takiego? Bo to jest pierwszy z tych jeźdźców apokalipsy. Pierwszy jeździec apokalipsy nazywa się krytyka. Słuchajcie, to co niszczy związki, to jest krytyka partnera. Niestety jest tak, że będąc w związku, niektóre pary zaczynają się komunikować poprzez krytykę. Też widziałam wielokrotnie, jak partnerzy drwią z siebie. Nie? Czy to tylko żart, ale tak naprawdę jeżeli z tego żartu śmiejesz się tylko ty albo tylko partner, no to wcale nie jest to żart, tylko jest to niebezpośrednia właśnie krytyka. W krytyce też pojawiają się takie sformułowania jak bo ty zawsze, bo ty nigdy, etykietowanie, chociaż etykietowanie to już idziemy do drugiego jeźdźca apokalipsy, gdzie pojawiają się też wyzwiska, przewracanie oczami. Kojarzysz coś takiego, że o Jezu, co ty gadasz w ogóle? Czasami na imprezach to widać. Ostatnio byliśmy na jakiejś imprezie właśnie z moim mężem i staliśmy z jakąś parą, ona coś mówi, a jej chłopak czy mąż tam przewrócił oczami. Nie? To jest takie nieprzyjemne, myślę, i dla partnera, i dla osób, które są z taką parą i patrzą na taką parę. No i kolejny, mowa ciała okazująca niechęć i agresję. To wszystko, co tutaj, o czym tutaj mówiłam, to jest drugi jeździec apokalipsy, wywodzący się z krytyki, ale taki już mocniej ukonstytuowany. Ja czytam Svensona, ja myślałam, że krytyka jest dobra. To jest bardzo ciekawe, że to napisałeś. To jest bardzo ciekawe, że to napisałeś. Pewnie mamy takie stwierdzenie, konstruktywna krytyka i wiele osób gdzieś tam cały czas to ma z tyłu głowy, że konstruktywna krytyka jest ok. Jest krytyka i krytyka. Jeżeli starczy nam czasu, to jeszcze o tym porozmawiamy, bo wszystko można przekazać w różne sposoby. Można przekazać to w taki sposób, że ten partner będzie zbudowany i będą mu skrzydła rosły, a można przekazać to tak, że go wbijemy gdzieś tam w ziemię. Ale wracamy do drugiego jeźdźca apokalipsy. To wszystko wywodzi się z krytyki, czyli wyśmiewanie drwiny, sarkast, bo ty zawsze, bo ty nigdy, przypisywanie etykiet, mój mąż jest głupi, jest flejtuchem, nie wiem, jest spóźnialski, zawsze się spóźnia, wizwiska, no to już jest agresja, mowa ciała, składają się na drugiego jeźdźca apokalipsy. Słuchajcie, to jest pogarda. Pogarda pojawia się wtedy, kiedy krytyki jest dużo i już dotyczy nie tylko konkretnej sytuacji, tylko jak tych sytuacji jest dużo w naszej głowie, to wtedy zaczynamy myśleć o partnerze nie o konkretnych sytuacjach, tylko jako o jego stałej cesze osobowości. Na przykład to, że jest leniwy. Już nie myślimy sobie, nie pościelił dzisiaj łóżka, tylko myślimy sobie, on nigdy nie ścieli łóżka, co za leń. Albo nie myślimy sobie, no spóźnia się dzisiaj, kurczę, ciekawe co się dzieje, mam nadzieję, że wszystko jest okej. Tylko myślimy sobie, co za spóźnialski typ, no mam tego już dosyć. Tego typu myślenie na temat partnera to jest jasna oznaka dla nas, że
wkrada się w nasz związek właśnie drugi jeździec apokalipsa, czyli takie myślenie o partnerze już bardziej na poziomie ogólnym, w negatywnym świetle. Niestety. No i teraz lecimy do trzeciego jeździca apokalipsy, słuchajcie. Trzeci jeździec apokalipsy to jest takie tłumaczenie się przed partnerem, przerzucanie się stwierdzeniami, ja coś tam, a ty coś tam, ciągła próba wyjaśnienia sytuacji z taką nadzieją, że ten partner w końcu zrozumie, że on zrozumie to, co ja mówię. I to jest kolejny jeździec apokalipsy. Okej, i tutaj Svensson pisze tak, że jak mi partnerka krytykuje, to mnie to pobudza. No fajne. Rafał, zgodzę się trochę, że krytyka pobudza do działania. Okej, wszystko zależy właśnie od tego, w jaki sposób to jest powiedziane. Bo jeśli jest dużo tej krytyki, to pamiętajcie, że to może przejść w pogardę. No jak przejdzie w pogardę, jeżeli ta partnerka będzie was ciągle krytykować o to samo, bo narzekanie i krytyka to są dwie różne rzeczy. Też Gottman to rozróżnia. Narzekanie, jak najbardziej możemy narzekać, czyli mówić, słuchaj, nie zrobiłeś tego, czy zrób to, czy mam prośbę, coś tam, ale krytykowanie to jest już takie permanentne, nie wiem, po takim językiem potocznym już totalnie powiem, permanentne czepianie się. No, i my na te czepienie się często zamykamy się, czyli zamykamy się, nie chcemy tego słuchać. Będę miała okazję, żeby to wytłumaczyć lepiej, ale to później. Dobra. Jeżeli kojarzycie te stany właśnie takiego tłumaczenia się, wyjaśniania sytuacji, wiara, że zostaniemy zrozumiani, to jest kolejny jeździec apokalipsy. To się nazywa postawa obronna. Czyli często jest tak, że zaczynamy się tłumaczyć temu partnerowi, ale już na takiej zasadzie, że jakby jesteśmy w takiej gardzie, nie? Albo on mówi, czegoś tam nie zrobiłaś, a my mu odpowiadamy, no dobra, ale ty coś tam, coś tam. Czyli nie słuchamy tego, co on ma do powiedzenia, tylko już jesteśmy gotowi na atak. To jest trzeci jeździec apokalipsy. Najczęściej występują te dwa pozostałe, tych dwóch pozostałych jeźdźców macie już w swoim związku, ponieważ postawa obronna jest to postawa taka, w której my jesteśmy przygotowani permanentnie na atak. Czyli spodziewamy się tego ataku ze strony partnera. A jeżeli spodziewamy się ataku, to z jednej strony się bronimy, ale z drugiej strony bywa tak, że stosujemy prewencyjne ataki, no bo wiadomo, najlepszą formą obrony jest atak. Więc bywa tak, że ten partner mówi coś do nas zupełnie normalnego, a my reagujemy nad wyraz. No, niestety. Takie sytuacje w związkach też są częste. No i czwarty jeździec apokalipsy. Uciekanie w jakieś zajęcia, brak rozmowy, brak kontaktu fizycznego, nawet już nie mówię o seksualnym, ale takiego, wiecie, dotknij mnie. Miałam kiedyś w gabinecie parę, gdzie pan wręcz, kurczę, aż mi było go szkoda, prosił partnerkę o to, żeby go czasami dotknęła. Zbywanie, obojętność, zachowanie takie, jakby się tego partnera nie słyszało, uciekanie właśnie, czy w dzieci, czy w pracę, w telewizję, w smartfona. No i to jest czwarty jeździec apokalipsy, to jest najtrudniejsza sytuacja, bo to jest mur obronny. Czyli jak słyszę, że jest mur obronny, to wiem, że tamtych trzech już tam było, nie? Że była i krytyka, i pogarda, i próba wyjaśnienia sytuacji, i atak. Mur obronny jest związany ze zwiększoną obojętnością, po prostu. A ta zwiększona obojętność niestety prowadzi nas do tego, że uczucie się wygasza i często zostaje samo zaangażowanie. Dlatego Gottman właśnie stwierdził, że to są takie, takie cztery najważniejsze elementy, które niszczą związek. No i teraz chciałabym się zapytać, ilu tych jeźdźców apokalipsy macie w swoich związkach? Napiszcie proszę samą cyferkę, jak to u was wygląda. Przypomnę, że jest to krytyka, pogarda, postawa obronna, mur obojętności. Okej, czterech. Widzę, że tutaj najwięcej mamy czterech, ale są też takie osoby z was, które mają jeden, trzy, cztery, dwa, Emilia. Okej. Dobra, czyli ten kryzys w związku u wielu z was, widzę, jest taki przetrwały, czyli to nie jest kryzys, który trwa
miesiąc, dwa czy pół roku, tylko raczej jest on albo wielomiesięczny, albo nawet wieloletni. Tak mi doświadczenie podpowiada, patrząc na czterech jeźdźców apokalipsy. Okej. Tak, no i jest to ostatni zwiastun, wiadomo. Słuchajcie, nie jest tak, że jak się pojawia czterech jeźdźców apokalipsy, to związek już jest do zawinięcia i do wyrzucenia. Nie, na szczęście nie. Praca nad takim związkiem jest pewnie trochę cięższa, pewnie dłużej trwa, ale sama w moim gabinecie miałam pary, które przychodziły z czterema jeźdźcami apokalipsy i udawało im się z tego wyjść. I wiem do tej pory od części z tych par, że są razem, odbudowały sobie intymność, nawet namiętność. Nie do takiego stanu, w jakim znają tą namiętność od samego początku, bo to jest niemożliwe, dlatego że nie jesteśmy dla siebie ani trochę nowi, nie? A jednak ludzie są bardziej zbliżeni, jeżeli chodzi o seksualność, do kogutów niż do albatrosów, czyli no, nie jesteśmy monogamiczni. Badania, tak? To nie jest moja opinia, to są badania, więc ta namiętność, ona się po prostu dosyć szybko wygasza, ale może być nie w takiej intensywności, ale może być. Więc wiem, że te pary, które u mnie były, część z nich od czasu do czasu do mnie pisze, wiem, że są razem, więc to jest cudowna wiadomość, że da się to gdzieś tam odbudować. Kolejnym ważnym elementem to są nasze własne przekonania na temat siebie, świata oraz ludzi, czyli to, w jaki sposób my wpływamy na nasz związek. Słuchajcie, jeżeli mamy błędne przekonania na temat związku, albo może nawet nie tyle błędne, co takie mało konstruktywne, to niestety, znowu psychologia zna takie zjawisko jak samospełniające się proroctwo. Poprzez to, że w taki sposób myślimy, naszą uwagę kierujemy na fakty, które potwierdzają słuszność naszego myślenia. No i dzięki temu, niestety, bywa, że znajdujemy się w tej sytuacji, o której myśleliśmy i której się najbardziej baliśmy. Trafiła do mnie kiedyś do gabinetu para, która po 20 latach właśnie pan zdradził panią. No i rozmawiamy o tym, co takiego się wydarzyło i jak to było. I pani mówi tak: ja zawsze wiedziałam, że on mnie zdradzi. Zawsze. To było dla mnie oczywiste. I pan mówi tak: no właśnie, 20 lat mi trułaś głowę, że mam kochankę, że cię zdradzam. Nie robiłem tego. Ale wiesz co? Teraz przynajmniej wiem, za co ty mi tę głowę trujesz. Więc absolutnie nie mówię o tym, że to ta pani jest powodem jego zdrady, nie? Tylko mówię o tym, że czasami nasze zachowanie ma pewien wpływ na to, co dostajemy od życia. To jest bardzo, bardzo istotne. I takie przekonania, które nie są dobre dla związków, to jest, że muszę się starać, inaczej zostanę sama. Mężczyźni zdradzają właśnie i tak się rozstaniemy. Bycie razem to cierpienie. U nas w Polsce się mówi, że to jest taki krzyż, nie? Niosę swój krzyż. To nie są dobre przekonania dla związków, dlatego że one nie budują. Tak samo mamy przekonania na temat siebie. Bardzo częste przekonania. Aha, Kinga pyta, czy one idą po kolei. Dobra, na wszystko odpowiem, słuchajcie, po prezentacji. Odpowiem na wasze pytania, więc dam znać. Przykłady błędnych przekonań na temat siebie, takich najczęstszych, to jest właśnie: jestem beznadziejna, gorsza, nie można mnie kochać, jestem głupia. To są przekonania, które też wpływają na nasze życie. Dlaczego? Dlatego, że my staramy się kompensować te przekonania, tak samo o związku, o świecie, jak i o nas samych sobie. I znowu przykład z mojego gabinetu. Trafił do mnie kiedyś profesor matematyki, słuchajcie, mega mózg, wydawałoby się, nie? I powiedział mi tak: panie Sylwio, w moim domu to było tak, że jak odrabiałem lekcję, mój ojciec ze mną odrabiał lekcję i mówił mi, że jestem głupi, po prostu. W związku z tym ja sobie tak zakodowałem to, że w pewnym momencie postanowiłem mu udowodnić, że głupi nie jestem. Ale mam cały czas takie poczucie, że w środku jestem głupi, że mam tą profesurę, ale jednocześnie zaraz to się wszystko wyda, że wszyscy się dowiedzą, że ja, kurczę, jestem taki głupi, że w ogóle fartem dostałem tą profesurę. Więc to, co myślimy o sobie, bardzo mocno wpływa na to, co robimy. No i skąd my to myślimy? My myślimy to z domu rodzinnego, myślimy to z dzieciństwa. Więc ja bardzo często wracam do dzieciństwa w pracy, bo uważam, że jest to jeden z takich fundamentalnych elementów tworzenia nas, który ma olbrzymi wpływ na to, jakie związki tworzymy. Olbrzymi. To jest po prostu naprawdę mega, mega ważne.
Więc warto wracać do tego dzieciństwa. No i oczywiście związek naszych rodziców. Dajcie znać, czy podobał Wam się związek Waszych rodziców. Czy... I też tylko tak albo nie wystarczy, żebyśmy sobie zobaczyli, jak to wygląda tak przełajowo wśród nas tutaj uczestników tego webinaru. Bo często jest tak, że niestety, ale ten związek rodziców bardzo mocno modeluje to, jakie związki my później tworzymy. Związek rodziców oraz nasza relacja z rodzicem. Bo my jako dzieci uczymy się od rodziców o sobie, o świecie. Więc ci rodzice mają bardzo mocny wpływ na nas. Rodzice, później nauczyciele, koledzy, koleżanki ze szkoły. Nie, no i też tutaj widzę, że większość jest na nie. No właśnie, jest kilka na tak, co jest budujące, super. Tak i tak, Joanna i Tomasz, fajnie. Ale bardzo dużo osób mówi, że niestety nie. I Ola pisze, że ma wrażenie, że powiela błędy rodziców. No niestety, no. Tak to wygląda. Jest takie powiedzenie polskie, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Czasami jest tak, że bardzo chcemy być różni od tych naszych rodziców, tworzyć inne domy dla swoich dzieci, ale jeżeli nie pracujemy nad sobą, to niestety, chcąc, nie chcąc, często wręcz powielamy dokładnie te zachowania, których najbardziej nie lubiliśmy. Poobserwujcie siebie, czy tak nie jest. Czy nie jest tak, że czasami mówicie dokładnie tym głosem, którego nie lubiliście u swoich rodziców. No i dobra, nad każdym z tych aspektów można pracować. To jest tak, że można pracować i nad tymi trzema, które budują, i nad tymi czterema, które niszczą. I nad własnymi przekonaniami, i nad tym, w jaki sposób tworzą się przekonania. A teraz chciałabym się dowiedzieć, słuchajcie, czy to było dla Was wartościowe? Czy ten webinar gdzieś wniósł coś w Wasze rozumienie tej miłości? Widzę, że piszecie. Bardzo, bardzo dziękuję za to, bo to też dla mnie taka informacja zwrotna. Dosyć istotna. Ok, dziękuję, dzięki. Bardzo dziękuję za te słowa. Sonia nawet mi serduszko wysłała. Dzięki. Ok, no to skoro te treści były wartościowe, to pytanie jest zasadnicze. Czy jedna godzina wystarczy? Czy ona będzie wystarczająca do tego, żeby zbudować taki wartościowy związek? Wartościowy w sensie po prostu dobry dla Was, nie? Budujący, taki, który daje Wam skrzydła, a nie zwija Was. To nie wystarczy, no jasne, że nie wystarczy. To jest proste, że nie wystarczy. Jest to oczywiste, bo budowanie dobrego związku wymaga tygodni, miesięcy, lat, no jest to proces i tak naprawdę on cały czas trwa, czyli nawet jeżeli jestem w związku przez 5 lat, który był szczęśliwym, to ten kryzys może nas dopaść. Nie? No, widzieliście, ile tam jest zmiennych, ten związek jest dynamiczny, cały czas się zmienia i każda kolejna zmiana może być powodem do kryzysu. No jest tego całą masę. Już nie chcę robić kolejnych dygresji, bo widzę, że mamy mało czasu, ale naprawdę dużo jest tych zmiennych. Może następnym razem Wam opowiem. Więc związek może się sypnąć na każdym etapie jego trwania. Nawet po 30 latach może się sypnąć. Dlatego warto być cały czas gdzieś ustawiony, mieć związek jako priorytet w swoim życiu, dlatego że badania pokazują, że bliska relacja to jest najważniejszy element naszego życia. Nie pieniądze, doświadczenia, jakieś przeżycia i tak dalej, tylko ta bliska relacja z najbliższą osobą, z bliskimi osobami, no kilkoma też, tak? Mogą też przyjaciele. Ale ten partner, to jaki mamy związek, bardzo silnie wpływa na to, czy i na ile czujemy szczęście w życiu. Więc co możesz teraz zrobić? O, Agnieszka pyta, czy prowadzę terapię online. Właśnie Agnieszka, dokładnie o tym będę mówiła, wiesz, dlatego że to jest ta część, w której chciałabym Wam powiedzieć i zaproponować tak naprawdę coś. Więc co możesz teraz zrobić? Możesz zrobić nic. I moim zdaniem to nie jest okej, dlatego że jeżeli nie zrobisz nic, to nic się nie zmieni. Wielu z Was pisało o trudnej sytuacji w swoim związku, więc bez względu na to co, po prostu zróbcie cokolwiek. Naprawdę, bo będzie to dobre dla Was, dla Waszego życia, dla Waszego poczucia szczęścia, dla Waszych dzieci, jeżeli je macie. Ale już dobra, huk z dziećmi. Ty, zadbaj o siebie.
Po prostu zadbaj o siebie w tym wszystkim. Więc możesz działać samodzielnie, możesz na przykład kupić książkę, jakiś poradnik. Oczywiście polecam mój, który się nazywa Odbuduj bliskość w związku. Włożyłam w niego masę pracy i zaangażowania. I tam on jest zbudowany dokładnie na tym szkielecie, o którym tutaj dzisiaj mówiłam, tak? Czyli badania, wiedza, ćwiczenia i instrukcje, w jaki sposób poradzić sobie z takimi trudnościami. Możesz też samodzielnie albo współpracować z terapeutą i to jest bardzo ok. To jest bardzo w porządku, dlatego że dzięki temu rozwiniesz siebie i być może polepszysz swój związek. Ale możesz też to przyspieszyć, czyli ja mam taką propozycję takiego przejścia od mój związek przeżywa kryzys do lepiej się dogaduje. Związek jest dla mnie źródłem szczęścia, a nie frustracji i niezadowolenia. Co wam mogę zaproponować? Mogę wam zaproponować taką informację o tym, jakie zachowania najbardziej wpływają na powodzenie albo porażkę w budowaniu relacji. Co konkretnie zrobić, aby mieć dobry związek? Czego konkretnie nie robić, czyli nie na takim poziomie ogólności, tak jak tutaj teraz rozmawiałam, no bo sami widzicie, godzina to jest za mało, żeby przekazać taką wiedzę gruntowną. Możesz przy mojej pomocy zbadać swoje przekonania dotyczące związków, zmodyfikować je tak, aby one tobie służyły, pracować nad asertywnością, nad komunikacją związku i to jestem w stanie zaprosić ciebie do takiej współpracy, jeżeli zdecydujesz się na dołączenie do mojego warsztatu terapeutycznego online, który stworzyłam właśnie dla par. Warsztat terapeutyczny składa się z czterech bloków warsztatowych. Tam jest 30 lekcji wideo, które nagrałam osobiście. I to nie takich pięciominutówek, tylko takich 15-20-minutowych, gdzie dokładnie tłumaczę poszczególne elementy zachowań, co warto, czego nie warto. Przygotowałam 5 testów dotyczących różnych obszarów waszego związku. Materiały PDF też osobiście, słuchajcie, pisałam wszystko osobiście, bo było to dla mnie ważne, żeby to było jak najlepiej zrobione. Dostęp do warsztatu będziesz miał przez 12 miesięcy, ale oprócz tego proponuję, tutaj pytała Agnieszka bodajże, czy przyjmuję na terapię online. Agnieszka, nie przyjmuję na terapię online, ale zapraszam ciebie na te warsztaty. 10 tygodni pracy terapeutycznej ze mną. Tam będzie ponad 10 godzin spotkań ze mną grupowych, bo nie przyjmuję klientów indywidualnych. Po prostu, tak jak mówiłam, ta doba jest za krótka, ale uwielbiam pracę z parami. Długo zastanawiałam się, jak to zrobić, żeby pracować z parami dalej, pomimo tego, że no, mam te ograniczenia. I te warsztaty uważam, że są najlepszym rozwiązaniem nie tylko dla Was, ale też dla mnie. Dzięki nim dostaniecie też dostęp do zamkniętej grupy, na której będziemy sobie ćwiczyli wspólnie umiejętności, o których ja będę mówiła, czy o których będę mówiła ja i mój zespół. O tym też za chwilę powiem. Tak mniej więcej wygląda ten warsztat. Wiem, jak wygląda, bo to nie jest pierwsza edycja. Słuchajcie, po pierwszej edycji pani z wydawnictwa przyszła do mnie i powiedziała: warsztat jest tak wartościowy, że bardzo byśmy chcieli, żebyś napisała książkę na jego podstawie. I dzięki temu pojawiła się ta książka Odbuduj bliskość w związku. Dlatego w tamtym roku nie zrobiłam drugiej edycji, bo pisałam książkę, ale w tym roku robię drugą edycję, no bo książka już jest i mam na to przestrzeń. I co tam się znajdzie w tym warsztacie? Będzie garść teorii, no bo bez teorii trudno iść do przodu, czyli tą wiedzę, taką psychoedukację, która przyspieszy wasz rozwój i przyspieszy poprawianie sytuacji w związku, no bo bez wiedzy trudno iść dalej do przodu. Więc dlatego ja mówię, że to przyspieszy, bo dostaniecie pigułę naprawdę bardzo ważnej, istotnej wiedzy, łatwej do przyswojenia, bo wiesz, słuchawki na uszy i można po prostu słuchać, nawet wieczorem, ja tak słucham podcastów. Trochę miłości, trochę o tym, na czym teraz stoicie, teoria miłości, co warto robić, czego nie warto. Wyznaczamy też cele. Ja pracuję na celach terapeutycznych, więc na początku pracy, czy to w gabinecie, czy to właśnie na tym warsztacie, każdy z Was wyznacza swoje indywidualne cele, żebyście wiedzieli, dzisiaj zaczynamy z tym, za te 10 tygodni chcemy skończyć z tym. I
ja pomagam w wyznaczaniu tych celów również i sprawdzamy później, czy te cele się zrealizowały, czy nie. Drugi moduł to jest samoświadomość. Takim pierwszym krokiem do zmiany uważam, że jest samoświadomość, czyli sprawdzicie sobie wzorce, jakie macie z domu, przekonania, sposób myślenia. Powiem wam, w jaki sposób można zmienić to myślenie. Zniekształcenia poznawcze to jest naprawdę potężny powód nieporozumień w związkach. Myśli automatyczne, czyli to, co przychodzi do głowy bardzo szybko. Ja się śmieję, że nie wiesz we wszystko, co myślisz, bo te myśli czasami nas właśnie na manowce potrafią sprowadzić. Więc to wszystko będziemy ćwiczyli. Nauczycie się, w jaki sposób to robić. Po prostu nauczycie się tego. No a później przejdziemy do zasad dobrego związku, czyli będziemy ćwiczyli konkretne zachowania, które wiemy na podstawie badań, że najbardziej zbliżają ludzi do siebie. Konkret, wiesz, nie lanie wody, nie jakieś opowiadanie, tylko będziemy dzielili się na grupki. Ci z was, którzy zdecydują się być z partnerem na warsztacie, będą mogli ćwiczyć z partnerem. Ci, którzy będą samodzielnie, można pracować też samodzielnie nad związkiem, będą mogli ćwiczyć z innymi uczestnikami warsztatu i przećwiczymy sobie wszystkie ważne elementy, które są istotne do tego, żeby związek był bliski i po prostu szczęśliwy. No. I kolejny moduł, czwarty, to są proste techniki prowadzące do zmiany. Tutaj właśnie zahaczymy i o asertywność, i o komunikację, o oczekiwania, które zabijają związki niestety. Dowiecie się i nauczycie się, w jaki sposób panować nad sobą. Porozmawiamy o złości, bo złość też rozwala związki. Więc to jest taka pigułka najważniejszych rzeczy z tych moich 13 lat pracy z klientem, nie tylko pracy w gabinecie, ale i na uczelniach. Wiem, co jest najważniejsze do tworzenia tego związku. Co więcej, stosuję to też w moim związku. No i to fajnie działa. Więc czego się nauczysz na warsztacie? Zrozumiesz zasady budowania bliskiej relacji, bo jeżeli nie wyniosłeś z tego z domu, to po prostu ty nie wiesz, na czym to polega. I to jest oczywiste, bo to tak jakbyś chciał mówić po hiszpańsku, a twoim, nie ucząc się nigdy hiszpańskiego, a twoim językiem pierwotnym jest polski. Nie? Jeżeli nie masz przykładów fajnych związków dookoła siebie, to jak możesz wiedzieć, jak go budować? No niestety, niestety tak jest, kurczę. Ograniczysz negatywny wpływ swój na relacje, będziemy uczyli się rozmawiać o rzeczach trudnych, będziesz dużo bardziej świadomy siebie, bo tam jest duży moduł, drugi, najtrudniejszy chyba ze wszystkich, ale taki bardzo wartościowy, gdzie dowiesz się o sobie, gdzie przepracujesz pewne swoje trudności. Nauczymy się tworzyć pozytywne komunikaty i utrzymywać pogodę ducha, słuchajcie. Ja cały czas nad tym, jakby jest to ważne. Nie? Uważam, że warto pracować nad tym całe życie, żeby po prostu utrzymywać pogodę ducha, bo to też działa na innych. No a czego możesz uniknąć dzięki temu warsztatowi? Rozpadu związku, rodziny, samotności w związku czy poza nim. No najtrudniejsza jest w związku, nie? To pewnie większość z was już wie. Kolejnych nieporozumień kolejnych, gdzieś takiego tkwienia dalej w tym co jest cały czas, kłótni cichych dni, konieczności budowania życia od nowa czasami. Więc no myślę, że jest to bardzo wartościowe tak naprawdę i faktycznie można uniknąć bardzo trudnych sytuacji. Jak to wygląda tradycyjnie? No tradycyjnie, jeżeli chciałbyś iść do terapeuty, jeżeli czujesz, że chcesz iść tą drogą, absolutnie zrób to. Bo lepiej iść do terapeuty i odbyć terapię, niż po tym webinarze nie zrobić nic. Naprawdę, bo już wiesz, troszkę więcej tej świadomości na temat związku masz. No ale taki tradycyjny terapeuta, no to trzeba znaleźć dobrego, tak, zgrać terminy, dojazdy, jeżeli tak się zdecydujesz, nie online. No i jeżeli chcesz mieć jakieś efekty, to potrzebujesz wielomiesięcznych spotkań, dlatego że w psychoterapii jest tak, że tam jest dużo mniej przestrzeni na psychoedukację. Ja prowadząc psychoterapię, żeby przekazać mojemu klientowi to wszystko, co chcę przekazać na tym warsztacie, potrzebuję rok, bo klient wnosi bardzo dużo swoich treści na sesję, a to jest dla niego ważne, więc często zajmujemy się tym, co wnosi klient, a nie tym, co ja chcę powiedzieć. Tak? Gdzieś tą wiedzę szmugluję. A tutaj na warsztacie ja tą wiedzę daję, ty sobie ją odsłuchujesz i przychodzisz na te nasze spotkania regularne, z wiedzą, czyli to jest to, co przyspiesza proces, ta psychoedukacja. Więc
Jeżeli byśmy pracowali razem, no to co jest na pewno? Wiesz, z kim pracujesz. Spotykamy się regularnie przez 10 tygodni. Terminy podaję z wyprzedzeniem, więc nie musimy ich dopasowywać. Terminy są weekendowe. Raz na tam 4 tygodnie spotykamy się, czy 3 tygodnie i masz je z wyprzedzeniem. Współpracujemy zdalnie. No i mamy właśnie takich 5 sesji warsztatowych online, co najmniej dwugodzinnych. Czasami bywają dłuższe, w tej poprzedniej edycji bywały dłuższe, no bo jestem dla Was tak długo, jak tego potrzebujecie. Czyli jest to taka psychoterapia grupowa, ale bardziej właśnie warsztat psychoterapeutyczny, bo jest dużo jest psychoedukacji. Co uważam, że ma naprawdę bardzo, bardzo wielki wpływ i na przyspieszenie w ogóle całego procesu. No i teraz, na ile wycenić takie know-how pozwalające na budowanie szczęśliwego związku? Wiecie, nie bardzo miałam do tego, jak się do tego odnieść, dlatego że nie ma takich warsztatów online. Wygląda na to, że jest to taki mój autorski projekt, więc nie jestem w stanie odnieść się do tego, jak to wygląda. Pomyślałam sobie, że jedynym odniesieniem to jest taka tradycyjna terapia, tak? No jeżeli chciałbyś w takiej tradycyjnej terapii przepracować swoje przekonania, dzieciństwo, gdzieś tam przejść przez te wszystkie ważne elementy, popracować nad zachowaniami, które zbliżają i zmniejszyć ilość zachowań, które oddalają partnera od ciebie, no to jest proces co najmniej roczny. Ja jak przyjmuję nowego klienta w psychoterapię, no to z reguły nie kończymy przed rokiem, bo to jest ucieczka jakby z terapii, nie? Jeżeli kończy się szybciej, bo wymaga to przepracowania, wymaga to wypracowania wielu nowych rzeczy. Więc jeżeli byśmy patrzyli na taką tradycyjną terapię par, uśredniając 300 zł za godzinę, 25 spotkań, to nie jest moja stawka, ale zrobiłam taką średnią stawkę za terapię par, to jest to 7,5 tysiąca. No ale też biorę pod uwagę to, że tam jest bardzo dużo materiałów, sporo spotkań ze mną, no więc zastanawiałam się, 10 tysięcy, 7,5 tysiąca, 5 tysięcy, zawsze jest to dosyć trudne, ale uważam, że ceną, która jest dobra, uczciwa w stosunku do mnie i w stosunku do Was, to jest 2,5 tysiąca złotych. Jest to 1/3 takiej ceny, którą musielibyście zapłacić za terapię par, jeżeli byście się zdecydowali. Dostajecie bardzo dużo materiału, dostajecie bardzo dużo kontaktu ze mną, bo ja też jestem na grupie na Facebooku. Po przystąpieniu do tego warsztatu otwieramy grupę na Facebooku, ja jestem na niej codziennie, można ze mną pogadać. Oprócz tego mamy spotkania właśnie online, więc uważam, że to jest bardzo dobra cena. Ale, i to jest ważne, słuchajcie, bo ja jestem psychoterapeutką, która lubi mieć dobre efekty pracy. I to też mówię moim klientom na początku terapii, że ważne jest dla mnie, żebyśmy szanowali siebie, swój czas, pieniądze. W związku z tym zapraszam tylko te osoby na warsztat, które faktycznie są zdeterminowane, które chcą pracować nad swoim związkiem, są gotowe, żeby wprowadzić zmiany w życie i czują, że okej, to jakby przekonuje mnie to, co mówi ta kobieta, nie? Wchodzę w to. Jestem gotowa zaangażować się i przez te 10 tygodni dać z siebie wszystko. Bo już z doświadczenia wiem, że jeżeli to terapeuta jest osobą, której najbardziej zależy na tym, żeby związek został razem, to nie wyjdzie. Nie? Więc jeżeli wydaje ci się, że zapłacisz te 2,5 tysiąca i to rozwiąże sytuację, że będziesz tam się pojawiał, od czasu do czasu zrobisz jakieś ćwiczenie, to szkoda twoich pieniędzy, twojego czasu, gdzieś mojego zaangażowania, bo żeby to miało efekt, to trzeba po prostu zrobić pewne rzeczy. Ale one są zamknięte w czasie. 10 tygodni to nie jest długo. No i tak, wiem, że to działa, no bo to nie jest pierwsza edycja, tak? Dostałam masę fajnych informacji od uczestników pierwszej edycji. To, co różni te warsztaty terapeutyczne od terapii, to właśnie to, że dostaniesz bardzo dużo wiedzy. Ja to podkreślam, bo uwierz mi, że to jest taki element, który mocno, to jest taki boost do tego, żebyś mógł wprowadzić zmiany w swoim życiu. Mocno to zmieni. Wsparcie innych uczestników, bo na grupie będą też inni uczestnicy. Webinary z różnymi specjalistami, już tego dopilnuję, żebyście mieli możliwość porozmawiania i z seksuologiem, i z terapeutą uzależnień, jeżeli będziecie mieli taką potrzebę. Codzienne wsparcie moje oraz zespołu,
na tej grupie właśnie zamkniętej. I każdy z Was, kto będzie chciał się rozwijać, będzie miał ku temu najdogodniejsze warunki. Chcę też, aby to była świadoma decyzja każdego z Was. Żeby było tak, że nie wchodzicie w to na zasadzie dobra, hura, no to lecimy, tak? Mówi przekonująco ta kobieta, wchodzimy w to. Tylko chciałabym, żebyś faktycznie przemyślał to. Żeby wejść w coś takiego, to jest z reguły trudne, żeby wejść w proces terapeutyczny czy psychoterapeutyczny, bo trzeba przyznać się przed sobą, że jest problem. Zdaje się, że wielu z Was już ma to za sobą, tak jakby już przyznaliście się do tego, że to jest problem, ale zastanów się, czy chcesz pracować ze mną. Badania pokazują, że postać terapeuty jest szalenie istotna. Więc jeżeli ja Ci wchodzę, jeżeli ja jako terapeuta czujesz, że jestem osobą, która może Ci pomóc, no to mamy już połowę sukcesu. O pieniądze się nie martw, bo jeżeli okaże się w ciągu 14 dni od wejścia do warsztatu, od przystąpienia do warsztatu, stwierdzisz, że nie podoba Ci się to, czy masz jakikolwiek inny powód, dla którego nie chcesz uczestniczyć w warsztacie, to ja Ci te pieniądze po prostu oddam bez pytania. Pojawiają się różnego rodzaju takie wątpliwości związane z tym, czy w moim przypadku to może nie jest jeszcze tak źle. No to ja się zastanawiam, co musiałoby się stać, żebyś mógł określić to, że faktycznie, że to jest ten moment, nie? Kiedy warto sięgnąć po pomoc. Czy musi minąć kolejny rok, a może to partner musi odejść? Nie wiem, no jeżeli jesteś na tym webinarze, to znaczy, że szukasz pomocy. Więc w moim mniemaniu to jest dobry moment, żeby rozważyć, poważnie rozważyć przystąpienie do takiego warsztatu. Czy psychologia działa? No to mówię Ci, ja bazuję na badaniach. Absolutnie nie jestem zwolennikiem takiej psychologii, która bazuje na hipotezach. Także można to sprawdzić, możesz wpisać Gottman, czy Wojciszkę, czy Sternberg w wyszukiwarkę i tam zobaczysz, że to są faktycznie osoby, które dużo zrobiły dla psychologii, masę badań jest potwierdzonych. Nie wiem, czy mnie stać na ten warsztat. No ja też tego nie wiem. Natomiast zapytaj się siebie, czy stać cię na to, żeby nie iść na ten warsztat. Czy stać cię na to, żeby dalej tkwić w takiej sytuacji. Ta cena, którą ja podałam, jest taką ceną, którą zapłaciłbyś za zwykłą terapię, za 3 miesiące terapii, jeden na jeden czy terapii par. Więc starałam się, żeby ona nie była wygórowana, żeby cena nie była barierą wejścia. Nie wiem, czy znajdę czas. No to wszystko jest kwestią priorytetów. Jeżeli związek będzie Twoim priorytetem, to znajdziesz na to czas. Ale jeżeli nie znajdziesz czasu, to faktycznie lepiej nie wchodzić w ten deal, bo czas jest bardzo istotny. Tak jak w pracy, jeżeli chcesz być skuteczny, musisz poświęcić na nią czas. Tak samo w związku, jeżeli chcesz mieć dobry związek, też musisz poświęcić na niego czas. Plusem jest to, że w każdej chwili możesz sobie odsłuchać, a spotkań online jest 5, więc no nie jest tego jakoś bardzo, bardzo dużo. Mój partner nie chce się zapisać, nie ma w ogóle problemu, dlatego że tak jak mówiłam na początku i tak jak pokazywałam Wam badania, mówią o tym, że pracować nad związkiem można samodzielnie, właściwie w większości pracujemy nad związkiem samodzielnie w gabinecie terapeutycznym jeden na jeden, bo faktycznie zgranie 3 osób jest dużo trudniejsze niż jednej osoby, więc możesz pracować nad związkiem samodzielnie, to jest ok. I jeżeli to jest jedyna Twoja wątpliwość, to w ogóle nie myśl o tym. No a czym to się różni od przeczytania podręcznika? Różni się tym, że ja tam będę. Będę Cię wspierać, będzie tam grupa, będą webinary, będą ćwiczenia, czyli będziesz miała siatkę wsparcia. Czy będziesz miał siatkę wsparcia? Nie będziesz sam z tym problemem, nie zostaniesz sam, tylko będziesz miał ludzi, którzy będą z Tobą i będą razem z Tobą przeżywali to, co się dzieje. Zbieram grupę chętną do 4 listopada, także do 4 listopada spokojnie zastanów się, naprawdę nie zależy mi na tym, żeby to była jakaś spontaniczna decyzja, bo uważam, że wejście w taki proces wymaga przemyślenia tego, więc przemyśl to, zastanów się,
Nie tracisz nic, dlatego że jeżeli będzie taka sytuacja, że stwierdzisz, że ten warsztat nie jest dla ciebie, oddaję ci pieniądze. Czyli pieniędzy nie tracisz. A to jest często jakaś tam wątpliwość, tak? No i podsumowuję, tak? Jeżeli nic nie zmienisz, jeżeli nie zapiszesz się, no to nic się nie zmieni, to jest wiadomo. Często jest tak, że osoby próbują naprawić partnera, a nie siebie. Wiadomo, to nie działa. Często jest też tak, że szukacie materiałów w różnych miejscach w internecie. Okej, no można tak robić. Jest masę materiałów. Naprawdę dla chcącego nic trudnego, można znaleźć te materiały, ale ja proponuję ci te najważniejsze materiały dotyczące relacji w jednym miejscu. To jest uporządkowane, to jest w systemie, to jest w programie, więc no nie musisz szukać. Tkwienie w zawieszeniu. Znam pary, znam osoby, które tkwią przez lata właściwie, nie ruszają ani w jedną, ani w drugą. A ja myślę, że lepsze od zawieszenia jest świadomość i wiedza. Czy już trzeba to zwinąć, dać sobie szansę na coś nowego, czy poprzez moją pracę coś się zmienia? A uwierz mi, że może się zmienić bardzo dużo. Miałam takich pacjentów, takich klientów i gdybym nie miała tego doświadczenia, nie śmiałabym ci proponować czegoś takiego. Ale jako, że wiem, że to działa, a uwielbiam pracować terapeutycznie, to wychodzę z tą propozycją. No co, no powielanie starych metod, nie? No bo nie, jeżeli nie poznasz nowych, to będziesz powielała stare metody, czy powielał. A jeżeli zapiszesz się, no to masz 10 godzin ze mną sesji, wsparcie grupy warsztatowej, wsparcie specjalistów, których zaproszę, w zależności od tego, jakich będziecie potrzebować. Najbardziej skuteczne metody zebrane w jednym miejscu. Poznanie nowych sposobów budowania relacji, czyli trochę takiego nowego języka w byciu razem. Dla wielu z Was, którzy nie mieli okazji go poznać wcześniej, to ja Wam pokażę, jak on wygląda, bo sama przez wiele lat gromadziłam na ten temat informacje i sama go stosuję. Rozpoznasz różnego rodzaju swoje trudności w związku i będziesz mogła, czy będziesz mógł je zmienić. No i otrzymasz możliwość odbudowy związku w kryzysie albo zbudowania nowego na tych fundamentach innych. No i teraz jest tak, to już jest prawie koniec, ale obiecałam, że odpowiem na pytania. Więc zaczynamy Q&A. Okej. I tutaj mam pytania dotyczące też informacji o płatności. Słuchajcie, płatność w ratach być może będzie możliwa, ale nie odpowiem Wam dzisiaj na to. Jeżeli konieczność zapłaty całej kwoty od razu miałaby być jedyną przeszkodą do tego, żebyś mógł zmienić swój związek, to zorganizuję to tak, żeby to nie była jedyna przeszkoda. Ale na ten moment jest możliwość płatności za cały kurs. Tak właśnie. Dobra, idę do pytań. Raty. A, są! Tutaj kolega mi podpowiada, że jest możliwość płatności w ratach. Jest włączony taki przycisk kup teraz, jak tam wejdziesz, to jest płatności odroczone i ratalne. I można kliknąć w to i tam jest możliwość tej płatności w ratach. Okej, i odpowiadam po kolei na pytania. Czy mam do polecenia jakiegoś dobrego terapeutę z Częstochowy? Z Częstochowy, stacjonarnie domyślam się. Przemyślę to, ale w Częstochowie chyba nie ma nikogo, ale mogę podpytać. Napisz do mnie, proszę cię, jak będzie już po webinarze, przypomnij mi się, ja sprawdzę. Czy czterech jeźdźców apokalipsy idą po kolei zawsze? Czy może być pogarda bez krytyki? Nie, to nie jest tak, że oni idą, że to jest takie, wiesz, zero-jedynkowe. Może być tak, że ta krytyka jest niewyrażona, nie? Czyli ten partner nie krytykuje wprost, ale krytykuje w głowie. Jeżeli krytykuje w głowie, to jest w ogóle bardzo trudne, dlatego że wtedy ty nie dostajesz informacji o tym, że jemu się coś nie podoba. To jest trochę to, co panowie mówili, nie? Że krytyka jest dobra. Jest dobra o tyle, że druga osoba dostaje informację o tym, co nie podoba się pierwszej osobie. Więc mogło wydarzyć się tak, że twój partner krytykował cię w myślach, i w pewnym momencie doszedł do takiego etapu pogardy. Albo ty, nie wiem, o kogo pytasz. Ale pogarda jest taką
no, zmasowaną krytyką, nie? Bo pogarda to jest myślenie o kimś niedobrze. To jest myślenie o kimś w taki sposób, że on po prostu nie jest okej. Kolejne pytanie. Pomimo zdrady męża, szukam ciągle bliskości z nim, chcę ciągle przy nim być. Aha, no i ciągle go chcę. Wiesz co, no to jest częste. To jest częste niestety, dlatego że jeżeli partner nas zdradza, to jednym z takich ważnych elementów, które się pojawiają, to nawet jeżeli nie było dobrze w związku, no to jest to poczucie odrzucenia i utraty czegoś. I te dwa elementy powodują, że osoba zdradzona, no albo się wścieknie, tak, trzaśnie drzwiami, albo zamrozi się emocjonalnie, albo właśnie szuka bliskości, czyli chce odzyskać tego partnera. Ryzyko tutaj jest takie, że jeżeli partner zdradził i on nie oczekuje tej bliskości od ciebie, to takie twoje łaknienie i proszenie go o tą bliskość, nawet nie bezpośrednie, tak? Niewerbalne, ono po prostu jest poprzez zachowanie, jest tym bardziej zniechęcające. No ja pracowałam z wieloma parami po zdradzie. Kiedyś jakiś klient mnie polecił na forum, słuchajcie, o zdradach, i po prostu miałam, nie wiem, ze 2 lata po prostu przychodziły do mnie pary po zdradzie. Więc trudny case, nie każda para jest w stanie go przejść, ale znam wiele par, które wykaraskały się ze zdrady, odbiły się. Jest to po prostu jasny sygnał dla związku, że dzieje się bardzo źle, ale nie jest to tożsame z tym, że nie można być dalej razem. Kolejne pytanie. Czy jest zakochanie, w którym nie ma tak mnóstwo tych symptomów na początku? Oczywiście, że jest. Tak, ja wymieniłam, wiesz, wiele, pewnie ich jest jeszcze więcej, ale każdy z nas przeżywa to zakochanie na swój sposób. Ale zakochanie ma to do siebie, że ono jest takie właśnie pełne emocji. Nie? Pełne emocji, takie pełne w ogóle pasji. Więc natomiast to nie jest jedyna droga do dojścia do miłości. To jest też ciekawe, słuchajcie, moja babcia na przykład, którą ja znałam jako osobę we wspaniałym związku z moim dziadkiem. Oni byli ponad 50 lat razem. Byliby dłużej, gdyby dziadek nie zginął śmiercią tragiczną. I jak ja ich poznałam jako wnuczka, to oni byli wspaniałą parą, taką kochającą się, taką właśnie, byli ze sobą blisko. A wiem, że poznali się w taki sposób, że się przed ślubem 3 razy widzieli. No i ja pytam kiedyś, babciu, a kiedy ty pokochałaś dziadka? No bo nie było tego zakochania, nie? I babcia tak myśli, myśli, mówi, no wiesz, Sylwonie, tak po trzecim dziecku. Więc słuchajcie, to, że jest teraz lansowany i taki ciśnięty ta koncepcja, że ta namiętność musi być, że od tego zaczyna się miłość, to nie jest tak, że tak było zawsze. Kiedyś było w ogóle wręcz zupełnie odwrotnie, nie? Namiętność była czymś na boku, a związki zawierano na bardziej zdroworozsądkowych fundamentach. Więc można od przyjaźni do miłości. Nie musi być tak, że zaczynamy od namiętności. Dobra, a jak żyć z osobą uzależnioną od marihuany? W ogóle jak żyć z osobami uzależnionymi, jeżeli kiedyś było super i w trakcie osoba popadła w nałóg i niszczy całą relację? Czy jest szansa, aby dotrzeć do takiej osoby, czy zająć się sobą? Słuchaj, no odpowiem ci w sposób uproszczony, bo wiadomo, to jakby nie mamy tutaj czasu na to, żeby to jakoś bardzo mocno rozwinąć, ale na pewno zająć się sobą, taką strategią pracy z osobami uzależnionymi, jednak najczęstszą w dalszym ciągu, jest pozostawienie tej osoby z jego uzależnieniem. Problem jest taki, że partnerki czy partnerzy osób uzależnionych często popadają we współuzależnienie, tak? Współuzależnienie to są takie zachowania, które tak naprawdę ułatwiają osobie uzależnionej zażywanie substancji. Czyli na przykład mąż jest pijany, żona dzwoni do pracy i mówi, no dzisiaj zachorował, dlatego go nie ma. Albo jest impreza i żona się upiła bardzo mocno, no i mąż kontroluje, nie, patrzy, żeby już ją natychmiast wyprowadzić, żeby nikt nie zobaczył, że jest pijana. To są takie zachowania, które niestety wspierają uzależnienie. Ale drogą, żeby sobie z tym jakoś poradzić, jest zajęcie się sobą, swoim współuzależnieniem,
No i partner powinien iść na terapię uzależnień. Jeżeli z tego ma coś być fajnego. Chociaż zdarzyło mi się pracować z panią, która przyszła sama na terapię par. Pracowałyśmy nad jej współuzależnieniem bardzo mocno i ona do mnie wróciła po roku tylko po to, żeby powiedzieć mi, jak fajnie teraz wygląda jej związek. Więc bycie razem to jest takie funkcjonowanie systemowe, nie? Jeżeli jedna osoba się zmienia, to druga osoba chcąc nie chcąc musi się zmienić. Jeżeli ty zmienisz swoje zachowanie, przestaniesz na przykład tuszować jego uzależnienie, to on będzie musiał wziąć za nie odpowiedzialność. Okej. Czy jest możliwe, że ktoś kocha, a unika bliskości? Spędzania razem czasu, szuka innych zajęć. No, bardzo ogólne pytanie, na które też bardzo ogólnie, nie znając sytuacji, mogę odpowiedzieć tak, jest taka możliwość. Dlatego, że lęk przed bliskością to jest w ogóle bardzo częste zjawisko. Bliskość ma to do siebie, że jak dopuszczamy kogoś do swojego życia, to on może nas zranić. Więc bywa tak, że część osób nie chce dopuszczać za blisko partnera, bo boi się zranienia. Napisałam o tym książkę z Andrzejem Gryżewskim. Książka się nazywa Niekochalni. Zapraszam do lektury, bo tam naprawdę bardzo mocno rozbiliśmy na części pierwsze właśnie lęk przed bliskością. Więc jest taka możliwość, ale nie wiem, czy jest tak w tej sytuacji. Okej, czy jest możliwe, że ktoś zdradza, bo ma niską samoocenę? No jasne, że tak, no absolutnie. Może tak być w ramach kompensacji na przykład, tak, że tutaj mi nie wychodzi, no to pokażę, jakim jestem chojrakiem. Także często jest to związane. Seksoholizm generalnie często jest związany z takim niskim poczuciem własnej wartości. Pary homoseksualne. Nie wiem, co to jest za pytanie, dlatego że dostałam to na Instagramie. Pary homoseksualne są ok. No co mogę powiedzieć? Przeżywają takie same bolączki jak pary heteroseksualne, więc jeżeli są tu jakieś pary homoseksualne, które chcą pracować nad swoim związkiem i czują, że faktycznie są zdeterminowane, żebyśmy wspólnie odnieśli sukces, tak żebym ja mogła powiedzieć: ok, fajnie, cieszę się, że komuś pomogłam. I ty, żebyś mógł powiedzieć: cieszę się, że mi pomogła. No to zapraszam na warsztaty. Zazdrość partnera. Znowu bardzo ogólne, tylko takie dwa słowa. Zazdrość partnera. Ciężko mi na to odpowiedzieć. Brak emocjonalności, wpływ na relacje. No, olbrzymi jest wpływ na relacje, jeżeli jest brak emocjonalności, bo emocje rządzą naszym życiem, czy tego chcemy, czy nie. Natomiast część osób faktycznie stara się tych emocji unikać, bo się ich najczęściej, najzwyczajniej w świecie boją. Tłumacząc sobie to w różny sposób, że one są niepotrzebne, że więcej problemu jest z tymi emocjami, że po co te emocje, co nie znaczy, że te emocje nie determinują ich zachowań. Słuchajcie, emocje to jest nadrzędny program, który narzuca nam po prostu biologia. Wyobraź sobie sytuację taką, że idziesz ulicą z telefonem przy uchu, przez przejście dla pieszych i nagle widzisz, pędzi samochód. Co robisz? Dalej sobie dyskutujesz? No nie. Rzucasz pewnie ten telefon i po prostu uciekasz, bo czujesz emocje lęku. Boisz się o swoje życie, więc emocje narzucają nam działanie. Zdrowy rozsądek, super, bardzo jest ważne, ale te emocje nami dyktują. I to chyba wszystkie pytania już. Chyba, że jeszcze się jakieś pojawiło? Pojawiło się. Czy jest możliwe, że ktoś kocha, a unika bliskości? Aha, spędzanie czasu razem, dobra, to już odpowiedziałam na to. Że ktoś tak. Dobra. No dobrze, moi drodzy, czy macie do mnie jeszcze jakieś pytania? Czy mogę Wam jakoś pomóc? Bardzo mi było miło dzisiaj z wami. Nagadałam się, ale ja lubię gadać. Ja jeszcze. Ja jeszcze przed chwilą pytałam Agnieszka, czy jest możliwość wrócenia do webinaru? Tak, on będzie jeszcze przez chwilę dostępny.
Prosimy o więcej webinarów. Dziękuję bardzo. To jest cudna informacja zwrotna. Bardzo dziękuję. Jest mi szalenie miło. Agnieszka, ja jeszcze przed chwilą pytałam, ale to chyba odpowiedziałam na to, tak? Czy jest możliwe, że ktoś kocha i szuka bliskości, spędzania czasu, tam szuka innych zajęć? No to mówiłam o tym. I jak się ma, aha, jak się ma odbudowanie relacji do braku chęci poświęcania czasu? No ma się nijak. Ma się nijak, bo jeżeli nie poświęcamy czasu drugiej osobie, to trudno mówić o jakiejś relacji. To znaczy, żeby coś było dobre w twoim życiu, to musi być jakimś twoim priorytetem, nie wiem, no w pierwszej piątce, czy więc zobacz, jeżeli chcesz dowozić w pracy, to poświęcasz tej pracy czas. Jeżeli chcesz nauczyć się francuskiego, to poświęcasz nauce czas. Jeżeli chcesz mieć dobrą relację z dzieckiem, to poświęcasz mu czas. Więc jeżeli chcesz mieć dobrą relację z partnerem, to też trzeba temu poświęcić czas. To się po prostu samo nie robi. Ten autopilot niestety przestaje działać w pewnym momencie. No. A jak przestaje działać, to to jest ten moment, kiedy warto mieć świadomość tego, warto wiedzieć, na jakiej zasadzie działają związki, po to, żeby właśnie móc wnieść coś od siebie. I powiem wam, że to bardzo fajnie działa. Taka świadoma miłość jest cudna, jest naprawdę bardzo budująca. Ja wiem, ale jak to uświadomić mężowi? Agnieszka, uświadom sobie to najpierw sama. Dzięki twojej zmianie mąż będzie musiał się do niej jakoś dostosować. I wtedy możliwe, że coś się zmieni między wami. Aha, jeżeli chodzi w ogóle o ten kurs, no to można być, ten warsztat, to można być razem, można być też osobno. Więc tak czy siak dostajecie dostęp do kursu i możecie być z partnerami albo nie. Dobra, bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję za ten wspólny czas. Doceniam, że byliście, że poświęciliście mi ten czas. Agnieszka, nie mam odpowiedzi na pytanie. Napisz jeszcze raz to pytanie, dobra? Bo. Okej. Czy da się to odbudować, że mąż zabiegał o przytulanie intymność? A czy da się odbudować? Słuchaj, jeżeli jest wola przynajmniej jednej strony, to zawsze warto próbować. Tak jak mówię, pracowałam z osobami indywidualnymi, które były zdeterminowane, żeby odbudować związek i to się udawało. Więc jeżeli przynajmniej jedno z was jest zdeterminowane, żeby związek odbudować, to tak, mam takie doświadczenia, że da się to odbudować. Bardzo dziękuję. No i mam nadzieję. Do zobaczenia. Dzięki. Poczekam, aż się pożegnacie ze mną i żeby nie wychodzić pierwsza. Ula. Dzięki bardzo. Bardzo dziękuję. Dzięki, Agnieszka. Dzięki, Dominik. Dziękuję, Rafał. Dzięki, Magda i Sylwia. Dzięki, Karolina. Do zobaczenia. Sonia, słuchaj, jest ich kilka. Książek jest kilka, także polecam się. Daj znać, jak Ci się podobały. Łukasz, bardzo dziękuję. Bożena, bardzo dziękuję. Ulka, bardzo dziękuję. Dobra, dzięki. Cześć.